Witajcie, dziś chciałbym zaprezentować Wam ciekawy aparat, a jest to aparat Nikon Coolpix model S9500. Jest to tak zwany, ja bym to nazwał ultra zoom do amatorskiej fotografii. Dlaczego ultra zoom? Za chwilę Wam powiem, skąd taką nazwę wymyśliłem do niego ultra zoom. Aparat wygląda tak. Na razie przedstawiam Wam opakowanie oczywiście. Na początku trzeba przedstawić oczywiście opakowanie, więc aparat na opakowanie wygląda tak. Aparat posiada 22-krotny zoom, 3-calowy ekran OLED, który bardzo ładnie działa nawet w słońcu, z tego co wyczytałem na stronie, z tego co piszę na stronie producenta i w internecie. Posiada GPS z funkcją tak zwane geotagowanie. Obiektyw o rozdzielczości, obiektyw 18,1 megapiksela. Nagrywanie wideo Full HD w rozdzielczości 1080p, dokładnie to jest 1080i, w 30 klatkach na sekundę, ale możemy nagrać wideo przyspieszone w Full HD o pół sekundy, o 0,5. Wideo nagrywane jest z dźwiękiem H260, z dźwiękiem w kodeku H264 w formacie tak zwanym MOV, czyli w formacie stosowanym przez firmę Apple. Następnie posiada cyfrową redukcję drgań oraz obsługuje Wi-Fi, czyli możemy tym aparatem do urządzeń wyposażonych w Wi-Fi przesyłać na przykład zdjęcia, obrazy, na przykład do drukarki, która posiada Wi-Fi i wtedy drukować zdjęcia. Dalej na pudełku z tyłu znajdziemy krótką informację o zawartości zestawu. W zestawie nie będę wyciągał tego wszystkiego, ale powiem Wam, że w zestawie znajdziemy pasek, kartę gwarancyjną, trochę kart takich od Nikona, czyli kartę gwarancyjną, tam różne karty, papierkowe oczywiście, kartę gwarancyjną, drugą, jeszcze jedną kartę gwarancji jakiejś tam, jeszcze jedną kartę. Również znajdziemy polskojęzyczną instrukcję obsługi do telefonu Nikon S9400-9500. Natomiast w akcesoriach dołączonych do aparatu znajdziemy pasek na rękę, kabel USB, kabel do podłączenia do telewizora z tak zwanymi wtyczkami, to są takie wtyczki do telewizora. Znajdziemy również ładowarkę z tak zwaną dołączoną tutaj wtyczkę do gniazdka. Znajdziemy również baterię litowo-jonową, którą za chwilę Wam pokażę, wyjmując ją z... Za chwilę Wam pokażę, bo tego. I chyba to wszystko, co było w zestawie. A, dodatkowo jeszcze w zestawie znajdziemy płytkę z tak zwanym oprogramowaniem View NX2. Dalej na pudełku znajdziemy tylko informację, że aparat współpracuje z Windowsem 8, z systemami Mac, działa z QuickTime'em oraz różne inne informacje. A, dodatkowo aparat obsługuje karty wyłącznie SD oraz SDXC. Chyba każdy z Was wie, jak wygląda karta SD. Nie mylić z adapterem do kart microSD. I dalej mamy różnego rodzaju informacje. Teraz pokażę Wam sam aparat. Aparat, który tu mam, jest w kolorze srebrnym, ale dostępny jest również w kolorze czarnym, czerwonym i brązowym. Nigdy nie spotkałem się z brązowym aparatem, więc Nikon wprowadził aparat. Ten aparat pochodzi z kolekcji aparatów Nikona Coolpix serii S na rok 2013. Aparat, może na pudełku Wam pokażę, aparat wygląda tak. Na jego przednim froncie znajduje się obiektyw Nikkor. Nie będzie to dobrze widać, bo to trzeba by pod światło chwilę. Znajduje się obiektyw Nikkor z 22-krotnym zoomem oraz elektroniczną redukcją drgań. Znajdziemy tutaj również nazwę producenta, czyli Nikon, model Coolpix oraz nalepkę z informacjami, że aparat posiada 22-krotny zoom, 3-calowy 7,5-centymetrowy ekran OLED, obsługuje Wi-Fi, obsługuje GPS. Znajdziemy tutaj również informację, że aparat posiada 22-krotny zoom oraz nagrywanie wideo Full HD
Dalej na aparacie znajdziemy. Zacznijmy od góry. Automatycznie wyskakującą lampę flash. Ten mały tutaj i tutaj z drugiej strony to są dwa cyfrowe głośniki. Następnie znajdziemy Wi-Fi oraz wbudowane GPS. Kolejny przycisk to przycisk włączania i włączenia aparatu. Ten przycisk to spust migawki oraz tutaj z takim to jest zoom. Zoomujemy, czyli w lewo, czyli w prawo przybliżamy, w lewo oddalamy. Również możemy używać tego na przykład tego zoomu, to gdy przybliżamy stronę litery T i jesteśmy na przykład w trybie scen, możemy zobaczyć co będzie w danej scenie nagrywane, czyli co dana scena zaprezentuje nam. Dalej znajdziemy wybierak, tak zwany wybierak trybów fotografowania. Może ja trochę inaczej to pokażę. Znajdziemy wybierak trybów fotografowania. Znajdziemy na nim tryb automatyczny, tryb efektów, tryb portretu, tryb nocny, tryb pod światło, tryb panoramy tam i różne inne scenerie. Z tyłu aparatu znajdziemy 3,5-3-calowy wyświetlacz OLED, wyświetlający bardzo ładnie i bez zastrzeżeń obraz. Następnie znajdziemy diodę ładowania, diodę powiadomienia, która informuje nas o stanie ładowania aparatu, mruga na zielono, bądź informuje nas o niskim stanie baterii. Przycisk do włączania i zatrzymywania nagrywania, przycisk do odtwarzania zdjęć i filmów, tak zwany wybierak w menu, działający w menu aparatu, oraz wybierak pozwalający wybrać samowyzwalacz, tryb makro, tutaj, tryb balansu, ustawienie koloru balansu bieli oraz tryb lampy błyskowej. Poniżej znajdziemy, znajdziemy menu. Oczywiście możemy w nim ustawić różne ustawienia aparatu. Oraz znajdziemy przycisk kosza. Na dolnej półce, na dole aparatu znajdziemy złącze do podłączenia statywu, krótką nalepkę informacyjną o modelu, jak również znajdziemy zaślepkę baterii oraz karty pamięci. Bateria zastosowana w tym... O kurczę, poczekajcie chwilę, muszę wyjąć baterię. Musicie chwileczkę poczekać. O jest, już jestem. Bateria w tym aparacie to litowo-jonowa bateria, model EN-EL12, 3,7 V, 1050, o pojemności 1050 mAh. Tak wygląda ta bateryjka. We wcześniejszym aparacie, który miałem, był to aparat Samsunga. Bateryjka miała zaledwie 740 mAh. Ta bateria ma większą pojemność i powinna starczyć na dłużej czasu nagrywania. Dalej znajdziemy w aparacie, ja już zamontowałem sobie, tutaj, dalej, tu, nie będzie widać, bo jest pod tego, o jest, tutaj będzie widać, znajdziemy w tym miejscu, tu, gniazdo kart pamięci SD oraz SDXC. Aparat obsługuje do 32 GB kart pamięci SD, a karty SDXC, czyli ten Extreme C, SDXC, od 32 do 32,64, czyli możemy wrzucić tutaj 2 GB, 4 GB, 8 giga, 16, 32 i nawet 64 giga, w zależności od karty SD. I na stronie producenta w instrukcji obsługi macie podane, jakie karty obsługuje. Aparat obsługuje również karty firmy Kingston, o czym nie jest wspomniane w instrukcji, ale działają. Może ja teraz chwileczkę, poczekajcie, zamontuję kartę pamięci, baterię w aparacie, przepraszam. Teraz jeszcze omówię Wam jedną stronę, obydwie strony ścianki aparatu. Czyli na jednej ściance nie znajdziemy nic, poza bardzo dobrym głośnikiem, a na drugiej znajdziemy. Tutaj ukryte jest złącze do podłączenia ładowarki oraz kabla audio-wideo do podłączenia go do telewizora. A tutaj znajdziemy złącze micro HDMI. Dzięki kablowi micro HDMI
możemy bez problemu podłączyć ten telewizor do, czy to do telewizora wyposażonego w złącze HDMI. Tu znajdziemy, tu możemy zamontować pasek na rękę dołączony w zestawie. Może teraz włączmy aparat i zobaczmy, jak wygląda ekran, jak wygląda ekran tego aparatu. No, nie za bardzo widać, ale może coś odczytacie, że tak wygląda, tak jak Wam pokazuję. Tak wyświetla się ekran, no nie będzie widać, no niestety. Nie pokażę Wam ekranu aparatu, bo nie mogę tutaj za bardzo wychwycić, ale bardzo ładnie aparat wyświetla. Aparat jest z tak zwanej wyższej półki. Dostaniecie, aparat ten dostaniecie we wszystkich sklepach RTV AGD, na przykład Media Markt, Media Expert, RTV Euro AGD, bądź w sklepie internetowym e-photojoker.pl, bądź w salonach PhotoJoker. Zaczniecie go również w sklepach Media Markt. Aparat jest warty polecenia. Ja go kupiłem ze względu na jego zoom, nagrywanie Full HD. I to by było na tyle takiej mojej skromnej prezentacji aparatu Nikon Coolpix S9500.